Graffiti, które pojawiło się w przejściu podziemnym w Chrzanowie, to przykład niszczycielskiej działalności innych osób na nowo wybudowanym obiekcie, który przecież służy ludziom, może również tym, którzy go właśnie dewastują. Przejście podziemne zostało wybudowane w ramach inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych na trasie Trzebinia-Oświęcim. Celem nowego obiektu jest zapewnienie na stacji Chrzanów wygodnej i bezpiecznej komunikacji podróżnym i mieszkańcom. Po zakończeniu wszystkich prac na stacji Chrzanów przed odbiorem końcowym robót w przyszłym roku przewidziane jest usunięcie bazgrołów z przejścia podziemnego. Wykonana zostanie ostatnia warstwa malarska z antygraffiti. PKP Polskie Linie Kolejowe na bieżąco monitorują stan infrastruktury kolejowej, by zagwarantować w pełni bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Zwiększamy również działania prewencyjne w rejonie torów kolejowych i obiektów, m.in. w Chrzanowie. Czynności Straży Ochrony Kolei pozwalają często zapobiec dewastacjom i ująć sprawców na gorącym uczynku, jak to miało miejsce na przykład w kwietniu bieżącego roku, gdy funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei ujęli na gorącym uczynku dwóch mężczyzn malujących grafiki na ekranie dźwiękoochronnym na szlaku kolejowym Kraków-Mydliniki-Zabierzów. W styczniu bieżącego roku ujęto m.in. trzech sprawców bazgrołów na wiadukcie kolejowym w Nowym Sączu. Eliminowanie z przestrzeni publicznej zjawiska pseudografiki wymaga współdziałania wielu podmiotów, instytucji, a także odpowiednich reakcji każdego, kto jest przypadkowym świadkiem niszczycielskich zachowań. Zwracamy uwagę, że każdy świadek dewastacji ma możliwość zgłoszenia zdarzenia na policję lub do Straży Ochrony Kolei pod numer telefonu 22 474 0000. Pomoże to w zapobieganiu tego rodzaju incydentom.